8 lat. O tyle cofa się siła nabywcza Polaków, jeżeli chodzi o zakup energii elektrycznej. Czyli się sprawdza, zaczyna się sprawdzać ten czarny scenariusz, o którym mówię od lat. Czyli zielona transformacja dobije najpierw polskich odbiorców prywatnych energii elektrycznej, zaraz później dobije polską gospodarkę i finałem tego będzie tak wysoka inflacja, że nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. Dziś budżet państwa, czyli my z naszych podatków, dokłada do rachunku za prąd przeciętnej rodziny 109% tego, co widzimy na rachunku. To stosunek podobny jak za PRL. Bez tych dopłat energetyczna siła nabywcza naszych pensji w 2024 roku cofnie się o 8 lat. Co powinien zrobić nowy rząd? 1. Wywalić ten durny program Fit for 55, na który się zgodził Mateusz Morawiecki w 2020 roku. Ten wielki orędownik, przeciwnik tej zielonej transformacji, wielki obrońca polskiego górnictwa zasypujący kopalnie, miał prawo weta w 2022 roku, ale z niego nie skorzystał. 2. Wywalenie lub zawieszenie programu ETS. Jest to program nałożony przez Unię Europejską, który obliguje wszystkie kraje Unii do tego, że muszą płacić opłaty za każdą jedną tonę wyemitowanego CO2. I Unia Europejska nie ma żadnych skrupułów, że podczas tego, jak mamy konflikt zbrojny za naszą wschodnią granicą, Polska najbardziej pomaga w tym konflikcie Ukraińcom, to nie mają żadnych obiekcji do tego, żeby na kraj, który jest w 70% oparty na węglu brunatnym i kamiennym, czyli my, żeby im dowalać podczas imprezy z C19 wzrost ceny za jedną tonę CO2 z 20 na prawie 100 euro. Czyli my, kraj, który wywalił 110 miliardów złotych na obronę wschodniej flanki NATO, dając Ukraińcom pomoc, WIKT, różne zasiłki, ale przede wszystkim 1/3 swojej armii, teraz najbardziej obrywa za to, żeby szlak nie trafił planety poprzez emisję CO2. 3. Natychmiastowe wycofanie się z likwidacji polskiego górnictwa, a szczególnie z nierozszerzania wydobycia węgla w Bełchatowie. Elektrownia w Bełchatowie to jest największa tego typu elektrownia opalana węglem brunatnym, która funkcjonuje w Europie. Ona nam produkuje 20% prądu. To jest fundament naszego bezpieczeństwa energetycznego, ale Główny Inspektor Ochrony Środowiska nie zgodził się na rozszerzenie wydobycia w Bełchatowie węgla o złoże w Złoczewie, które jest udokumentowane. W związku z czym ta kopalnia będzie likwidowana, po kolei bloki będą wygaszane po 2030 roku. Dziwnym trafem, podczas tej całej zielonej transformacji Niemcy zaczynają zwiększać wydobycie węgla brunatnego w kopalni na przykład Garzweiler. Tam wycięli wiatraki po to, żeby rozszerzyć wydobycie, ale my musimy u siebie wszystko zamykać. Donald Tusk w 2013 roku miał rację. Nie będziemy wmawiali Polakom, że baterie słoneczne i wiatraki to jest energetyczna przyszłość Polski, mówił na konwencji Platformy Obywatelskiej w 2013 roku ówczesny premier Donald Tusk, chwaląc się inwestycjami w oparciu o polski węgiel. Teraz PO prezentuje inne stanowisko, domagając się od rządu całkowitej dekarbonizacji. Przypominamy kilka wypowiedzi polityka dotyczących tej kwestii. Tutaj wykres, na ile kilowatogodzin za przeciętną pensję mogą sobie kupić Polacy. I zwróćcie uwagę na rok 2023. Dziwnym trafem wtedy siła nabywcza, jeżeli chodzi o kupno energii elektrycznej, spadła o połowę. Mogliśmy wtedy kupić oczywiście więcej tego prądu, natomiast grubo ponad połowę wtedy dopłacał budżet państwa. Czyli rząd ściąga z obywateli w podatkach gdzieś indziej, żeby pieniądze wpłynęły do budżetu i później z tego budżetu dopłaca ludziom, żeby im zamydlić obraz sytuacji, a to jest dopiero początek tej transformacji. Wyobraźmy sobie, skoro jesteśmy teraz na prologu transformacji na zielone, te źródła odnawialne, tanie źródła energii, w tym momencie mamy prąd 3 razy droższy. To wyobraźmy sobie, co będzie, jeżeli dopniemy tą transformację do końca. To będzie katastrofa. Nie tak dawno temu rząd zasypał jedne z największych kopalni węgla kamiennego w Polsce. Chodzi o kopalnie Krupiński i Makaszowy. I tutaj ważna sprawa, on je zasypał, a nie zalał. Jakbyśmy je zalali, to byśmy odpompowali i eksploatowali dalej, ale on je za grube pieniądze zasypał. Tłumacząc to jak każdą kopalnię, albo restrukturyzacją, albo tym, że te kopalnie są nierentowne. I tutaj był prywatny inwestor, który chciał tą kopalnię albo Krupińskiego, albo Makaszowy kupić. Rząd odmówił sprzedaży tej kopalni chyba za 1,5 miliarda złotych i wolał ją za 200 milionów zasypać. Unia Europejska swoją drogą też bardzo chętnie nam pomaga w tym zasypywaniu kopalń, ponieważ przygotowała sobie środki, które do nas transferuje i za te środki górnicy, żeby to dostają kosmiczne odprawy. Czyli jeżeli ktoś dostaje 100-200 tysięcy złotych, to nie będzie zależało na tym, żeby bronić tej kopalni, tylko one sobie umierają po cichu, bo górnicy dostają za to z Unii kosmiczne odprawy. Ale najbardziej obywatele oberwą rykoszetem za to, że oberwą nasi przedsiębiorcy, ponieważ taryfy dla tych odbiorców prywatnych teraz będą 2-krotnie wyższe, czy 3-krotnie wyższe nawet bez tych tarcz, ale dla firm będą 4- albo 5-krotnie wyższe, w związku z czym oni będą musieli to wszystko wrzucać w ceny. I tak jak mówię, to jest dopiero początek, bo zobaczymy kilowatogodzinę na odbiorcy prywatnym po 1,50 zł, na firmę pomoże to po 2 albo 2,50, ale nie jest wykluczone, że w 2025 roku to już będzie 5 zł, więc wtedy ceny tak zaczną zasuwać do góry, że naprawdę wszyscy będą zdziwieni jak ateiści w piekle.
I mając na uwadze dynamikę, z jaką rząd, czy to Platformy, czy PiSu, likwiduje kopalnie za kopalnią, czyli dobija osinowym kołkiem nasze górnictwo i oparte na węglu brunatnym, i oparte na węglu kamiennym, a co za tym idzie energetykę, która pozwala nam produkować jeden z najtańszych prądów w Europie, to z wielkim niepokojem patrzę w przyszłość. Tym bardziej, że wszyscy zauważyli, że w momencie, jak wprowadziliśmy embargo na rosyjski węgiel, to się okazało, że na polskim rynku mamy duże deficyty. To nie przeszkadzało rządowi nadal eksportować węgiel i sprzedawać go zakontraktowany Czechom czy Słowakom po bardzo atrakcyjnych cenach. I teraz, nawet jeżeli rząd twierdzi, że te wszystkie kopalnie były nierentowne, a mieliśmy wtedy węgiel na skupach po jakieś 800-1000 zł, to teraz mamy węgiel, który przypływa z jakiejś Kolumbii albo Mozambiku, czy nie wiadomo skąd tam jeszcze, i on jest sprzedawany przez polską grupę górniczą po 1800, 2 i 2200 zł. To nagle się okazuje, że nasze kopalnie by odzyskały rentowność, tylko problem w tym, że ich już nie ma. Ale to jest temat zastępczy, bo teraz najważniejsze jest to, żeby dyskutować, czy geje jednak mogą uczyć w szkole, czy geje jednak nie mogą uczyć w szkole. To jest najbardziej ważne. A prąd, czy tam będzie po 10 zł, to kogo to interesuje?